Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Kulturalnym Bloku Lokalnym. Dziś moim gościem Bartosz Szczygielski, mieszkaniec Pruszkowa, ale przede wszystkim pisarz. Witaj, Bartku. Cześć, dzień dobry. No i mam wrażenie, że spotykamy się dość regularnie w konkretnych porach w roku, bo jest to zazwyczaj początek roku, tam styczeń, luty, no i sierpień tak jak teraz, bo równo rok temu rozmawialiśmy o książce Nie chcesz wiedzieć. No i w tym roku spotykamy się po raz kolejny. Oczywiście jest, powodem jest napisanie nowej książki przez ciebie. Mówimy o pozycji Nim skończy się noc. No i na początku powiedz, o czym traktuje ta książka, co bierzesz na warsztat, bo tutaj zacytuję cię, ta książka da wam do myślenia, bądźcie gotowi na rzeczy, których mogliście się po mnie nie spodziewać. Co się za tym kryje? Tak, tym razem poszedłem troszeczkę w inną stronę niż zazwyczaj. Znaczy dalej jest to bardziej thriller niż kryminał, ale zdecydowanie mniej krwawy, mniej brutalny. Porównując z tym, co, od czego w ogóle wychodziłem od aorty, czy od późniejszych książek, to dalej jest mój styl wyczuwalny, ale postanowiłem pójść bardziej w kwestie związkowo-psychologiczne, bo w Nim skończy się noc zamyka moich bohaterów, łącznie jest ich szóstka. Tak naprawdę więcej, ale też jakby nie chciałbym też do końca mówić dokładnie, kto tam jeszcze będzie. Ale to jest też taka nowość w sumie jak na ciebie, bo zazwyczaj się skupiasz na jednej osobie, prawda? Tak, tym razem postanowiłem rozszerzyć to. Mamy trzy pary, które są na wyjeździe w Bieszczadach. Jest zima, więc fajnie mi to zgrało z wakacyjnym tematem na zasadzie, że będzie nam gorąco, a u mnie jest zima, śnieg do kolan i same problemy. Bo chciałem spróbować się w takim... Nazywać to zamkniętym pokojem, to jest coś, co Agatha Christie gdzieś tam mocniej pokazała, że można robić fajne historie, kryminalne, też thrillerowe właśnie, na zasadzie, że mamy określoną liczbę osób, określone wydarzenie, czy tam morderstwo, czy cokolwiek innego i my jako czytelnicy musimy wytypować kto, co i dlaczego. No właśnie, mamy historię grupy osób. Mówię, że to są trzy pary, czyli sześć osób. No i nie wiem, czy ja nie jestem trochę skażona tym faktem, że dopiero skończyłam Chmielarza Żmijowisko, bo widzę pewne podobieństwa. Tam też jest wyjazd, co prawda jest wyjazd letni, ale on też się skupia na grupie ludzi, na jakichś właśnie rzeczach, które ich łączą i na wyjeździe w jakieś miejsce właśnie takie trochę odosobnione. Tak, bo generalnie pisarze mają to do siebie, że kradniemy o siebie wszyscy pomysły. Nie, no oczywiście żartuję, ale kwestia jest taka, że faktycznie, znaczy ja akurat potrzebowałem miejsca, gdzie będzie można moich bohaterów zamknąć w jakiś sposób, tak, żeby oni nie mieli możliwości ucieczki i jest to związane oczywiście z fabułą. Więc ja akurat postawiłem na Bieszczady, na takie miejsce, które faktycznie w rzeczywistości nie istnieje, ale jest dużo podobnych, czyli trzy takie nowoczesne domki odosobnione, gdzie moje pary po prostu próbują naprawić swoje małżeństwa. Małżeństwa, związki, czy tam jakieś problemy związane z dorosłym życiem prawdziwym. A w międzyczasie dzieje się coś, czego oczywiście nikt się nie spodziewał. Pojawia się ktoś, kogo nikt się nie spodziewał. Czyli taki kryminalno-thrillerowy właśnie wątek. Ale bardzo duży nacisk położyłem tym razem właśnie na psychologię i na to, jak podchodzi do związku, jak podchodzi się do partnera, co jest dla nas ważne, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej. I to też wyróżnia moją książkę w zestawieniu z tych, co był do tej pory, gdzie mimo wszystko sporo rzeczy się wiązało z taką bezpośrednią akcją, w zasadzie, że był komisarz czy ktokolwiek inny, kto musiał coś gdzieś tam rozwiązać. No i banalne pytanie, pewnie nie tylko ja je zadaję, tylko przy okazji każdego spotkania autorskiego ono pada. Chodzi mi o to, co było inspiracją do napisania tej książki, bo wracając do naszej rozmowy sprzed roku, jak rozmawialiśmy o Nie chcesz wiedzieć, to wspominałeś o tym, że wątek tarota, wątek wróżbiarski, epizodycznie co prawda, ale w twoim życiu dzieciństwa, w tym etapie życia się przywinął. I czy to w przypadku
przypadku tej książki też jest tak, że jest jakiś taki element, który realnie przeżyłeś, którego dotykałeś. Nie, w tym wypadku akurat nie. Tutaj postanowiłem po prostu spróbować się z pewnym wyzwaniem pisarskim, jeśli tak wyrażę, bo określona liczba bohaterów, trzeba to jakoś fajnie spiąć, żeby czytelnik raz, że miał miłą, przyjemną rozrywkę, dwa, żeby miało o czym pomyśleć, a trzy, żeby to miało ręce i nogi, więc to też samo ułożenie konstrukcyjne było dość sporym wyzwaniem. Też szóstka bohaterów, tak naprawdę więcej, to też jest coś niełatwego, żeby się czytelnik nie gubił, mam nadzieję, że nie będzie, a dwa, żebym ja się nie gubił, co też łatwe nie było. Myślałem, że oczywiście jak zwykle, że pójdzie łatwo, szybko i przyjemnie, tak nie było, ale finalnie wydaje mi się, że to jest jedna z ciekawszych moich książek. I też chyba trudno dozować te informacje i rozkładać je w czasie a propos odwoływań do konkretnych bohaterów, żeby nie zainteresować bardziej kimś konkretnym, tylko żeby rozłożyć zainteresowanie na 6 osób, prawda? Tak, tak, no bo zazwyczaj jest jakiś tam gdzieś bohater przewodni, osoba, która gdzieś tam pcha fabułę do przodu. U mnie faktycznie też jedna z postaci będzie taką, powiedzmy, lepem, który tak jakby wszystkie inne zbiera wokół siebie, więc ona może być traktowana w taki sposób. Ale to nie jest, to też nie było na tyle łatwe i do skonstruowania, żeby nie odciągała uwagi od innych postaci, bo każda jest równorzędnie ważna moim zdaniem i to wszystko ładnie, oczywiście to jest zdanie oczywiście pisarza, więc różnie może być, ładnie się to wszystko spina na końcu. Lubię myśleć o nim skończy się noc jako książce kingowskiej, czyli takiej klimatem porównując do Stephena Kinga, oczywiście bez nadprzyrodzonych rzeczy, ale właśnie jest czymś takim, myślę, że to jest taki dobry odpowiednik i z tego co mi powiedzieli w wydawnictwie, to będzie książka dla osób z pokolenia milenialsów. Cokolwiek to oznacza, próbowałem gdzieś tam sobie znaleźć, co to oznacza, ale chyba to ci podpowiem, rację. Że to są osoby młodsze od nas. To okej. Okay. To myślę, że okej. Okay. No, bohaterowie są już osobami, które mają jakieś tam w stopniu ułożone życie. Znaczy generalnie gdzieś tam są albo w związku małżeńskim, albo już mają dzieci, albo są jakieś tego typu sytuacje, że są właśnie osobami między tam 30 a 40 rokiem życia, więc chyba wydaje mi się, że to jest ta generacja, do której ja się wpisuję. I o której też chciałbym czytać. A przy okazji naszej rozmowy może poruszmy temat researchu, bo no nie da się ukryć, że jest to jeden z takich elementów w procesie twórczym przy pisaniu książki z najbardziej istotny, jeden z najbardziej istotnych pewnie z twojego punktu widzenia. No właśnie, nawet też mogę cię tutaj zacytować, bo piszesz, że pisarze spędzają długie godziny czytając materiały źródłowe, by potem w książce napisać dwa zdania i też przeglądając twój facebookowy profil natrafiłam na takie porównanie, które tutaj ze swojego domu przytoczyłeś a propos gry, w którą grywasz. I to bym chciała, żeby się nam przedstawił właśnie na przykładzie tej gry. Dlaczego ten research jest taki ważny w odwołaniu też do pisania książek? Tak, no bo grałem ostatnio w tytuł Stray, który opowiada o kocie. Znaczy, poruszam się kotem po zniszczonym mieście, gdzie są roboty i takie typu rzeczy i wydaje się, że nie ma nic trudniejszego, a czy nie ma nic łatwiejszego niż zrobienie gry z bohaterem, który raz, że nie mówi, dwa, ma ograniczone możliwości poruszania się, czyli skoczy i to wszystko. No i jest kotem, no to wiadomo, że internet kocha koty, więc wszyscy będą zadowoleni, tak? Tylko, że tutaj akurat twórcy zrobili tak, że faktycznie na tyle się przyłożyli do roboty, że podczas spacerowania kotem mój kot nagle się zatrzymał, znaczy mój kot w grze zatrzymał się, żeby się polizać po nodze. No to jest rzecz, którą gdzieś tam posiadacze kotów, właściciele będą wiedzieli, że to jest normalne, tak? Że kot nagle gdzieś zatrzyma, żeby zrobić coś zupełnie innego, a pójdzie w inną stronę. I to jest taki, to jest coś, co się sprawiło, że faktycznie poczułem, że twórcy przyłożyli się do roboty na tyle, że chciało im się zgłębić to wszystko. Na zasadzie, że to nie było tylko robione z tego, jak my myślimy o kotach. Na zasadzie, że jak kot widzi szklankę, no to musi ją strącić ze stołu, bo tak widzieliśmy w internecie, tak? Oni faktycznie to zgłębili. No i to jest taki ciężar, który mają na sobie twórcy chyba we każdej możliwej dziedzinie życia związane ze sztuką. Bo oglądając film,
komedię, powiedzmy, romantyczną o pokojówce, no to fajnie byłoby wiedzieć, że jak ona faktycznie ciężko pracuje sprzątając pokoje, to nie mieszka na przykład w lofcie gdzieś w centrum Warszawy, tylko w jakimś kiepskim mieszkaniu, żeby to wszystko było osadzone w rzeczywistości. No i fakt, zdarza się tak, że trzeba się naszukać informacji na temat tego, jak wygląda albo praca w policji, albo praca w prosektorium, czy nawet tego, jak wygląda doprowadzenie prądu gdzieś do domku w górach, czego się potem faktycznie nie wykorzystuje w książce, ale jest to gdzieś tam wyczuwalne, bo bohaterowie na przykład o czymś rozmawiają, albo się umieszcza jakieś przedmioty. I to jest taka jedna z tych rzeczy, która osadza odbiorcę w danej przestrzeni. I on musi czuć, że to faktycznie mogło się gdzieś tam wydarzyć. No oczywiście każdemu zdarzają się błędy, bo nie wszyscy jesteśmy w stanie wszystko opisać tak jak trzeba. Czasami robimy pewne skróty myślowe albo specjalnie coś zmieniamy, żeby nam pasowało do fabuły, ale uważam, że faktycznie takie osadzenie w rzeczywistości jest rzeczą, na którą czytelnik zasługuje. Żeby to nie było tak, że siadamy, tylko piszemy, co nam do głowy przyjdzie i jesteśmy zadowoleni, bo papier przyjmie wszystko. Tylko na tyle, żeby czytelnik faktycznie wiedział, że tak może być, że potem, kiedy odpukać spotkałoby go coś podobnego, na zasadzie wyjechałby gdzieś, czy tak jak przy nie chcesz wiedzieć, miałem tarota, udał się do wróżki, żeby widział, że faktycznie tak to mogło wyglądać. No to myślę, że ten etap zbierania tych informacji, tego researchu, to jest taki etap, gdzie możesz się spotkać z różnymi śmiesznymi sytuacjami. I pytanie, czy masz jakąś anegdotę związaną właśnie z tym etapem twórczym, że na przykład zadałeś jakieś pytanie, które komuś mogło się wydawać niedorzeczne, albo odwrotnie, było ci po prostu trudno zdobyć jakąś informację. No tu miałem sporo problemów przy okazji tarota, tego wspomnianego wcześniej, czy przy jeszcze poprzedniej książce, że tam faktycznie było na tyle dużo informacji, że trudno było się gdzieś tam z tym wszystkim jakoś połapać, więc tutaj pomogły mi książki, artykuły i kursy online, żeby się nauczyć rozkładać karty. Ale nauczyłem się też, że nie ma głupich pytań i jeżeli mam pytanie, które wydaje mi się głupie albo dziwne i idę z nim do odpowiedniej osoby, to wiem, że ona będzie w stanie to odpowiedzieć w taki sposób, żebym się nie poczuł właśnie głupio. Na zasadzie jak zastanawiałem się, jak wyglądają osoby po pożarach, no to może się wydaje, że to jest dziwne wyszukiwanie takich informacji, albo rozmowa, czy ciało jest w jakiś sposób położone i tak dalej. No ale pamiętaj, Bartek, że Google zapamiętuje twoje frazy. Tak, ja już się nauczyłem w trybie incognito wyszukiwania niektórych rzeczy. Oczywiście to nie działa, bo Google i tak pamięta, ale to trochę to pomaga, tak. No ale to jest kwestia właśnie znalezienia odpowiedniej osoby, która chciałaby pomóc i mówienie, że jest się pisarzem i jakieś potwierdzenie, że faktycznie to nie jest jakiś tam dziwny wymysł, pozwala dotrzeć do fajnych informacji i ludzie naprawdę chcą rozmawiać. Jesteś, no już można powiedzieć, doświadczonym pisarzem. Masz już na swoim koncie, zaczynając od trylogii Aorta, Serce, Krew, poprzez książkę dla młodzieży, aż do tych najnowszych pozycji. Pojawiła się nowa nagroda na rynku dla autorów książek kryminalnych. Kryminalny debiut roku bodajże. Mhm. I on będzie ta nagroda przyznawana w tym roku za rok ubiegły. No i w związku z tym, że jesteś doświadczony, to do ciebie pytanie. Czy to jest dobry czas na debiuty? Czy kryminał w Polsce przeżywa swój renesans? O renesansie w kryminale mówimy chyba już od lat, tak jakby. Ale wydaje mi się, że to jest zawsze ten gatunek książki, która gdzieś tam będzie czytana. W zasadzie jako dorośli odbiorcy mamy w sumie albo powieści obyczajowe, tak zwane, albo prozę piękną, albo w sumie kryminał i tak naprawdę wszystko się gdzieś tam między sobą miesza i fajnie, że to jest dalej gdzieś tam popularne, więc myślę, że ta popularność będzie pewnie w jakimś tam stopniu nie tyle może malała, co się rozkładała na różne gatunki, tak na zasadzie będą się pojawiały thrillery erotyczne, co już zresztą się zaczęło robić, jakiegoś innego rodzaju rzeczy i ale to dalej gdzieś będzie ten sam gatunek mniej więcej. Czy jest dobra pora na debiut? Mi się wydaje, że to jest naprawdę tyle czynników, że
trudno to ocenić. Oczywiście teraz teoretycznie może się dać, że jest porównując do tego czasu, kiedy ty debiutowałeś, ten czas, który teraz jest, to tobie było łatwiej, trudniej? Wtedy byłem absolutnym świeżakiem. Znaczy tak jakby nie interesowałem się tym, co się dzieje na rynku. Na zasadzie napisałem książkę, wydałem i wtedy dopiero zacząłem się zastanawiać. Wydaje mi się, że było trochę łatwiej dotrzeć do odbiorcy finalnego, bo było nas trochę mniej. Znaczy na takiej zasadzie, że było nas mniej widać może, tak? Tak jakby ci już będący parę lat na rynku nie chcieli wchodzić w nowe media. Na zasadzie tak jakby nie byli do tego przyczajeni, nie mieli ochoty. Więc trochę to pokolenie tam sprzed 5-6 lat zaczęło przecierać szlaki. Na zasadzie tam Instagram, Facebook i tak dalej. Tak samo wydawnictwa też zaczęły uderzać w te nowe media. Myślę, że to jest ta kwestia, że wydaje się, że jest nas tak bardzo dużo, że jesteśmy wszędzie, bo jesteśmy na Instagramie, ten tak zwany Bookstagram i tak dalej. I wydaje mi się, że nam było trochę łatwiej niż teraz, ze względu na to, że książek jest naprawdę bardzo dużo. Tak? No właśnie, bo w zeszłym roku czytałam, że ukazało się ponad 400 tytułów kryminalnych w Polsce. Samych polskich autorów, więc dodajmy do tego jeszcze tych zagranicznych. No faktycznie teraz, jak się chodzi do księgarni, to widać, że zmienił się rozkład. W zasadzie, że jest bardzo dużo polskich nazwisk i sporo mniej tych zagranicznych, są tylko te największe gdzieś tam. To z jednej strony nas oczywiście super cieszy, a z drugiej strony jest konkurencja. Umówmy się, no każdy nowy autor jest konkurencyjny, możemy się lubić, ale wszyscy walczymy o tego samego czytelnika, to jest ta sama grupa ludzi, która musi po prostu wybierać, czy sięgnie po Wojtka Chmielarza, czy po Maxa Czornyja, czy po Bartosza Szczygielskiego, czy po Roberta Małeckiego, czy po Magdę Stachulę, czy po Julię Łapińską, czy po Annę Rosenberg i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jest nas naprawdę sporo, ja wymieniłem pierwsze osoby, które mnie gdzieś to przyszły z głowy, ale nazwisk jest wiele więcej. Więc taka nagroda debiutantów jest bardzo fajna, szczególnie, że tam można chyba wygrać jakieś ładne pieniądze, które wiadomo, że... Chyba 25 tysięcy złotych. Więc jest całkiem przyzwoita kwota, szczególnie dla debiutanta, bo zarabianie na książkach to nie jest ani łatwe, ani przyjemne i nie każdemu się to udaje w ogóle. Więc jak najbardziej. I nie wiem, czy czytelnicy faktycznie zwracają na to uwagę, mówiąc szczerze, bo są też nagrody, jak Kryminalna Piła, jak Nagroda Wielkiego Kalibru we Wrocławiu, które są fajne, bo się wtedy pisarze spotykają, rozmawiają, tak jakby jest to gdzieś tam dużo to mówione, tylko nie wiem, czy faktycznie to ma przełożenie potem na wzrost popularności albo na większe zainteresowanie. Znaczy fajnie, że się będzie mówiło o debiutantach, ale to też podejrzewam, będzie się mówiło o 5 czy tam 4, zależy, tam będzie w finale tej opowieści. Pytanie, czy nie skończy się tym, że będzie kilka postów gdzieś to właśnie w social mediach i tyle. Fajnie, że będą, oczywiście, bo książka żyje naprawdę krótko, od tam miesiąca do 3 po premierze. Więc mi się wydaje, że takie nagrody są jak najbardziej potrzebne, tylko oczywiście to wszystko jest kwestią gustu i czytelniczych preferencji jury. Więc ktoś się może poczuć pokrzywdzony, jak to w konkursach, ale myślę, że jak najbardziej rzeczy się gdzieś tam powinny pojawiać, bo debiutanci mają trudno, no tak jakby muszą wejść na ciasny już rynek, gdzie czytelnicy są ci sami, trzeba im czymś do siebie przekonać. Może być też tak, że ktoś kupi książkę i nie przeczyta jej przez najbliższy rok, bo mówmy się, też to działa, więc nie jest to łatwy okres, no i niestety trzeba robić dużo rzeczy około pisarskich, znaczy na zasadzie, że nie promujemy same książki, a promujemy siebie jako markę. I to jest coś, co ja jeszcze, przy czym się jeszcze bronię rękami i nogami, ale staram się też robić takie rzeczy właśnie. Poniekąd odpowiedziałeś na moje kolejne pytania, ale spróbuję go pogłębić, więc je zadam, bo w kontekście twojej osoby i w kontekście Nagrody Wielkiego Kalibru, bo to jest chyba najbardziej taka popularna nagroda w Polsce za kryminały. No i ty jesteś laureatem specjalnej Nagrody Janiny Paradowskiej, chyba 2017 rok Aorta. Tak, za debiucik. Tak. No i pytanie moje jest takie, czy to daje wiatru w żagle samemu autorowi, czy to w twoim przypadku podniosło czytelnictwo? Bo mówiłeś, że to właśnie chyba się raczej nie przekłada. No i pytanie, czy tu się odnosisz do właśnie aorty i do siebie?
Nie mam pojęcia tak naprawdę, czy to wpłynęło jakoś tam na sprzedaż. Znaczy myślę, że było trochę o mnie głośniej. Znaczy wtedy na takiej zasadzie, że wtedy jeszcze się mało gdzieś tam pisało o tych kryminałach, tak jakby coś tam gdzieś rozwijało dopiero. Więc to faktycznie gdzieś tam mogło pomóc. A na pewno daje uczucie satysfakcji autorowi, że ktoś tam cię gdzieś docenił za coś, więc to jest naprawdę super. Ale to jest oczywiście krótkotrwałe, na zasadzie cieszymy się tam przez tydzień czy ileś czasu, a potem znowu wracamy do szarej rzeczywistości, czy trzeba siedzieć i pisać książkę, więc wtedy jest już gorzej. Ale no, każde wyróżnienie jest naprawdę czymś, co wpływa na nas pozytywnie, przynajmniej na mnie. I faktycznie Wielki Kaliber jest największą i chyba tak naprawdę jedyną taką dużą nagrodą liczącą się gdzieś związaną z kryminałem i thrillerem w Polsce, bo oprócz tych debiutów i tam jeszcze Kryminalnej Piły, to już nic nie ma, tak? A która z tych nagród, która z ramienia Nagrody Wielkiego Kalibru jest przyznawana z Twojej perspektywy, jest najbardziej cenna? Bo tam jest nagroda od czytelników. No właśnie, pytanie, czy właśnie ta kategoria nagrody jest dla autora najbardziej taka pożądana? No bo tutaj jesteś oceniany przez odbiorców bezpośrednio. Tak, znaczy myślę, że nagroda czytelników oczywiście jest bardzo ważna. Tak samo jak jury, to trudno to w jakiś sposób porównywać nawet. Tylko, że ja jestem człowiekiem, który węszy wszędzie spisek, więc zawsze mam gdzieś tam wrażenie, że za takimi wynikami, znaczy nie tyle można manipulować, co można zrobić tak, żeby osoby, którym bardziej zależy, gdzieś tam w jakimś stopniu wygrały. Zależy, w jaki sposób przeprowadzane głosowanie. Bo te nazwiska się powtarzają, prawda? Jeżeli chodzi o tą główną nagrodę, przynajmniej tak jak przeglądałam. W tym roku wyjątkowo nie, ale trochę tak było, że w czasie gdzieś tam te już znane i lubiane, że się tak wyrażę, pojawiają. Ale był kiedyś konkurs, którego nazwy teraz nie powiem, nie chodzi o Wrocław, gdzie faktycznie było głosowanie publiczności i było ewidentnie widać, że to było kupione. Znaczy na zasadzie nie tam z organizatorami, tylko że dało się zrobić tak, że te wyniki można było nimi manipulować. To było chyba akurat mailowo robione, czyli wiemy, jak to działa, tak, boty i inne tego typu sprawy. I to było widać nawet na rozdaniu tych nagród, że wszyscy tam obecni byli wyjątkowo mocno zdziwieni tym, kto akurat wygrał wtedy. No, nie da się ukryć, że wykładnikiem są odbiorcy, tak? Czyli jak się książka sprzedaje, a nagrody są tylko dodatkiem do całej tej otoczki. Tak, no to wiadomo, tak? Gorzej, jak książka się nie sprzedaje, się dostaje nagrody, tak? No, bo no właśnie, to jest też tajemnica. To jest takie nieprzyjemne też przy okazji. Ale te debiuty fajnie, no chyba będzie się to w Toruniu gdzieś tam odbywało, że dobrze pamiętam. Skoro mowa o nowościach, o debiutach, no to wiemy, że 10 sierpnia się ukaże Nim skończy się noc, twoja najnowsza pozycja, ale jesteś w procesie twórczym już kolejnej pozycji. Jestem. I właśnie już tutaj rozmawialiśmy przed nagraniem, że prawdopodobnie spotkamy się tradycyjnie na początku roku, że to będzie zimą. Coś możesz zdradzić a propos tego, czego możemy się spodziewać? Tak, jeżeli wyrobię się z terminami, to faktycznie to będzie okres jak zwykle tam lutowo-marcowy i mogę jedynie co powiedzieć, że trochę wracam w nasze strony. Znaczy na zasadzie parę rzeczy będzie się działo w okolicach Pruszkowskich i w samym Pruszkowie, ale nie będzie to w takim stopniu, jak działo się w pierwszych książkach. Czyli nie będzie to stricte osadzone tylko tutaj, ale będzie Pruszków odgrywał dużą rolę. No to bardzo cieszę, bo myślę, że tutaj twoi fani z Pruszkowa czekają na powtórkę bądź jakiś nawet drobny szczegół, który zaczepi o Pruszków po trylogii, którą napisałeś, która jest związana i osadzona bardzo mocno w Pruszkowie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Również bardzo dziękuję. Państwa zachęcam do śledzenia nowości Bartosza Szczygielskiego, bo przypominam, Bartek jest mieszkańcem Pruszkowa, ma już sporo pozycji książkowych na swoim koncie. Także zapraszam do śledzenia i oczywiście do oglądania kolejnych wydań Kulturalnego Bloku Lokalnego.